Ubongo Junior 3D, zasady przykładowa rozgrywka. Od razu takie małe porównanie z Ubongo 3D. Więc tak, najpierw jakimi klockami tutaj gramy, bo ja chyba przy otwarciu już nie pokazałem wszystkich. Więc tak, mamy mieć dwa różowe, takie, dwa pomarańczowe, no trochę taki, tak, przeciwne do tego. Dwa niebieskie i dwa zielone. To jest nasz komplet klocków. Odwracamy klepsydrę i musimy zasłonić ten element, który, tą siatkę pól, którą tu jest. Nie wykraczamy poza granicę pola. Używamy w rozgrywce całego kompletu. Im mniej zużyjemy naszych tutaj klocuszków, tym będzie nam łatwiej zrobić wysoką wieżę, tak? No i nie wiem, zasłonimy to sobie jakoś. Na przykład tak, tak i tak. No i zostały nam te elementy. I teraz tworzymy wieżę. Oczywiście tam cały czas tutaj się sypie. Jak już tworzę tą wysoką wieżę moją, to może mi już to wystawać tutaj, tak? Poza siatkę pól. Ważne, żeby ta podstawa, ta pierwsza warstwa nie wystawała. Tu widzimy, pierwsza warstwa nigdzie nie wystaje, a tu już może. No i muszę sobie to dobudować dalej, aż mi się czas nie skończy. Może mi to zaraz spadnie. Tu mamy taki element. Aha, nie muszę wszystkich zużyć tych. Nie muszę wszystkich komponentów zużyć. Gdzieś mogę sobie odłożyć. To już jest moje ryzyko, tak? Bo jak mi się zawali ta wieża jak mi się zawali wieża po upływie czasu, no to siłą rzeczy wylosuję z worka jeden kamyczek. Jak mi się wieża nie zawali, no to oczywiście nagroda jest wyższa, tak? No to czas nam oczywiście już minął, ale no taka wieża, czyli tych kamyczków byłoby 1, 2, 3, 4, 5. 5 kamyczków. One są losowane z worka, natomiast tu widzimy różne kolorki. One też są w worku w różnych kolorach, ale na koniec gry nie ma tego, co jest w bazowym Ubongo 3D. Czyli tutaj gramy o ilość kamyczków. Najwięcej tych kryształków będzie miał, ten wygrywa, a nie o punkty, czyli nie przekładamy określonych barw kamieni na punktację. I tak, z tych płytek musimy mieć, zanieśli nas gra. To jest też dla jednego gracza, właśnie mi się zburzyło. Jeden gracz 6 plansz w jednym kolorze, dwóch graczy 12 w jednym, trzech graczy 18 w jednym kolorze, cztery graczy 24 plansze w jednym kolorze, tak? Więc to jest ważne. To widzimy w porównaniu do tego. To jest twarda płytka. To jest karta, ale karta w miarę też no podobnej wielkości. No nie może być tak twarda jak to, tak? Ale to i tak leży nam na płaskiej powierzchni. Że to nie jest, że my to trzymamy w ręku i że to się jakoś gniecie. To jest po prostu nasza mini planszetka do gry. Więc to fajnie, że to była twarde, ale to nie musi być twarde w tej grze. W bazowym Ubongo nie mieliśmy takiej żyrafy, bo nie było żadnego układania wież. Mieliśmy taką planszetkę, tak? I mieliśmy przeliczanie kamyków na punkty. Kto pierwszy zakrył przestrzeń, i to miały być dwie warstwy. Jedno, że jest losowanie z kostki odpowiednich fragmentów, które były wykorzystane do zasłonięcia tego, i należało stworzyć dwie warstwy, tak? Czyli na przykład miałem gdzieś tu i tu, i tak na całej tutaj, w całe dwie warstwy w tym wzorze, tak? Zasłonięte w tej układance. I to było trudniejsze, ponieważ no, miałem wymuszone elementy, tak, zestawy tych klocków, losowo dobrane z kost tego, ale wymuszone, i zawsze musiała być ta podwójna wysokość. Teraz jest ta swoboda gry, że mamy pojedynczą wysokość,
Natomiast układ, mamy tą część gry taką stricte konstrukcyjną, zręcznościową, na refleks, na tak ostrożne układanie tego do góry, ale wszystko w tym pośpiechu troszkę, bo jest ta klepsydra, tak? Mamy tylko przeliczanie ilości kamyczków, a nie, że tak tu był. Pierwszy dostał taki kamyczek, czyli 3 punkty warty i losowy z worka. Drugi taki kamyk, czyli warty, gdzie to jest? To był bursztyn. 3 punkty, tak? I losowy z worka. Natomiast tutaj nie ma punktowego przelicznika. Nie ma tej planszy, nie ma kostki, jest za to żyrafa. Jest swoboda wysokości, ale jest duże ułatwienie, ponieważ no, rzeczą skomplikowaną jest to, że musimy te dwie warstwy ułożyć i ta druga tutaj też musiała idealnie przylegać. Ta druga nie mogła tutaj wystawać poza przestrzeń tej granicy. A tu jest jedna i te kolejne do wieży już mogą nam wystawać poza granicę. Więc to jest duże ułatwienie. Natomiast fajna jest ta swoboda, że robimy co chcemy, jak już to zakryjemy, to po prostu musi iść do góry, ale też nie musimy wszystkich zużywać tych naszych elementów. No i przeliczanie samych kamyków, a nie punktowe. Można połączyć obie gry. Wtedy używamy tej łatwiejszej strony, tu i tu, tej łatwiejszej strony. Więc siłą rzeczy musimy sobie wybrać tam losowo z kostki elementy i my, którzy gramy z komponentami z tej wersji Ubongo 3D, tworzymy podwójną warstwę, ale potem dobieramy sobie klocki 3 i tworzymy tą wieżę, tak? Ważne, że wśród tych wszystkich klocków, tak, bo no tu już siłą rzeczy mamy ten klocek taką L kształtny, ale jakby było coś bez L-ki, mamy tu jakiś coś bez L-ki, tu akurat nie. Ważne, że ten klocek, to jest klocek z Ubongo 3D 8, taki klocek musi zostać wykorzystany. Więc jakby nie było go gdzieś w tej wersji właśnie na planszy, nie pamiętam, czy mówiąc, czy on zawsze tu występował, bo tam jest dużo tych układów tutaj, znaczy tego doboru tych klocków. Ale jakby nie było, to zawsze musimy potem go dobrać. On musi występować w naszej konstrukcji albo u podstawy, tej podwójnej w tym wypadku, albo w wieży. No i bawimy się też wtedy z wysokością. Bawimy się z żyrafą, nie z przelicznikiem, nie z tą planszą i nie z tym przelicznikiem tutaj punktów, tak? Natomiast no, dorośli mają tyle trudniej, że warstwa pozostaje podwójna. No i istotne, że układana nie na tych trudniejszych, tylko na obu tych wariantach prostszych, czyli poziom 1, poziom 3, zawsze z wykorzystaniem tej L-ki. No i z wieżą. W grze jest fajne, że ta gra poza teraz, poza układanką, poza puzzlami, bierze coś z takich gier typu na przykład Jenga, czy tam Crazy Tower, też kiedyś u nas pokazywana, Talo, tam też są jakieś budowanie wieży, tak? Że mamy tworzenie jakiejś konstrukcji, nikt nas nie zmusza, jak ona ma wyglądać, czego mamy, jakich elementów mamy do niej zużyć, tak? Bo nie musimy wszystkich użyć tych elementów. Natomiast no, to będą elementy z naszego kompletu, tak? Mamy swój komplet klocków, więc na pewno będą z tego. O tym pamiętamy. Poziomy trudności dalej są, więc to jest fajne. Jak te poziomy trudności z wersji dla dzieci będą za łatwe dla dorosłego, no to dorosły bierze poziomy trudności z Ubongo 3D, jest zmuszony do dwóch warstw, a potem jeszcze i tak buduje wieżę. Więc fajnie, że można to połączyć. Obie gry będą w ciągłym ruchu, tak? W ciągłym ruchu. No zmienia się zasada z tym, że mamy wieżę. A to jest fajna rzecz. To jest fajna rzecz, bo to jest kreatywna taka twórcza zabawa w jakąś tam konstrukcję, tak?
Więc fajna, fajna gra, która wzięła coś z innych, czyli tą wieżę, tak? Tu jest Ubongo 3D, moim zdaniem najlepsza gra, taka logiczna łamigłówka z Tetrisem, tak? Fizz też jest jeszcze dobrą, natomiast ta jest chyba najlepsza. A ta, no mamy coś dodatkowo, czyli tą wieżę. Mamy jakieś ułatwienie, ale jak połączymy z tym, to dla dorosłych to ułatwienie znika. No jest swobodne konstruowanie i to jest fajne. Ubongo Junior 3D. No tutaj jeszcze tak dodatkowo z tym Ubongo 3D, bo u nas w kolekcji pozostała i raczej już na dobre. Dlatego od razu takie małe porównanie obu gier i czym to się różni, tak? Dzięki.